10 scen z gry o tron, które wywołały największe skandale. 10 śmierć. Pierwszy sezon serialu został odebrany bardzo pozytywnie. W jednym z odcinków dochodzi do egzekucji głównego bohatera. Człowiek siedzi i ogląda i jest przekonany, że mężczyzna się jakoś z tego wywinie w końcu to główny bohater. A tu bach, nie żyje. Po prostu. To tak jakby w Hannibalu zmarł Hannibal albo w Człowieku z blizną zmarł człowiek z blizną. Bez sensu, a jednak Teraz to dla nas norma, że w każdej chwili nasz ulubieniec może kopnąć w kalendarz, ale wtedy to był szok. Miejsce dziesiąte tylko dlatego, że osoby znające książkowy pierwowzór były świadome tego, co się stanie. 9. George Bush, nadal pierwszy sezon. W jednej ze scen widać głowy ponabijane na pale. Twórcy zrobili sobie niegroźny żarcik i wbili tam m.in. głowę George'a Busha, a afera wybuchła prawie że światowa. W wersji na DVD ten element został komputerowo zmieniony. Osiem śmierci Joffreya. Lew i Róża. To odcinek, w którym dochodzi do śmierci Joffreya. Zdychaj gnoju, nienawidzę tego gówniarza. I co się stało? Media stwierdziły, że śmierć była zbyt brutalna. To czwarty sezon, a niektórzy nadal są zaskoczeni, że jest brutalnie. A tak swoją drogą. Tyle czasu czekało się na jego śmierć, a jak już umarł, to jakoś tak nie to samo. Ale i tak go nienawidzę. Siedem udział Sybel Keckley. Kontrowersję wywołało to, że jedną z postaci zagrała wcześniej wspomniana gwiazda porno. I to tyle. W sumie nie zrobiła nic, co by przekraczało granicę wyznaczoną przez serial, ale co tam, chyba wiem, co te moralne media zrobiłyby bez przedstawicielami tej profesji. 6. Scena gwałtu. Uwielbiam tłumaczyć o co chodzi osobom, które nie ogarniają. Jamie zgwałcił swoją siostrę bliźniaczkę na trupie dziecka, będącego ich synem, co za tym idzie również ich bratem. Chyba tak to wygląda mniej więcej. No i pomijając fakt, że każda scena z nagością budzi kontrowersję, nie wiedzieć czemu przecież teraz pornografia jest tak ciężko dostępna, że trzeba korzystać z seriali. Tak, zupełnie nie ma pornografii w internecie nic, a nic. Tylko gra o tron i nic innego. Dobra, jeszcze raz, pomijając fakt, że nagość budzi kontrowersje, to doszła jeszcze jedna rzecz. Tej sceny w ogóle nie ma w książce. 5 Kaldrogo Drogo. Żył krótko, ale intensywnie. Budził wielkie kontrowersje swoim postępowaniem, a przypominam, że to był pierwszy sezon. Jeszcze opinia publiczna nie była przyzwyczajona do elementów pokroju uśmiercania ludzi w powiedzmy bardziej wyrafinowany sposób ludzie to tylko serial niech se robią co chcą a jak się nie podoba to nie oglądać 4 scena gwałtu tak, kolejna. Ramsey Bolton zgwałcił swoją świeżo upieczoną żonę, Sansę Stark. Mimo faktu, że scena była zrobiona w bardzo emocjonalny sposób i bez przekraczania żadnej granicy, opinia publiczna się oburzyła. Być może dlatego, że sceny nie ma w książce i wcale nie pomógł fakt, że owe zajście zostało zatwierdzone przez autora, Martina. Myślę, że to właśnie emocjonalność owego zajścia tak bardzo poruszyła ludzi. 3 naga Rose Leslie. Prawdziwe danie główne dla przeciwników na gości w Grze o Tron. Scena z udziałem wcześniej wspomnianej aktorki była realizowana przez 30-osobową ekipę. Dodatkowo była to pierwsza rozbierana scena w karierze kobiety. Skończyło się traumą i wielkim oburzeniem. 2. Naga Sersej. Długa scena Marszu Wstydu. Jakie to spowodowało poruszenie, że jak można tak aktorkę potraktować, bla bla bla. Był jeden haczyk. To co widzimy, to efekt pracy grafików i montażystów. Aktorka grająca Sersej wcale nie była naga. No i co z tego, i tak była burza, że aż szkoda gadać. Jeden Krwawe wesele. Cała esencja gry o tron. Chuj kurwa, wszyscy nie żyją. Do widzenia. A tak serio, pojawia się tam scena z udziałem pani Czeplin, tak, z tych Czeplinów. Wspominam o tym filmie o potomkach znanych postaci historycznych. Otóż odgrywana przez nią ta Lisa była w ciąży i zamordowanie jej oraz jej nienarodzonego dziecka pokazano bardzo bezpośrednio. Dodatkowo kontrowersyjny był fakt, że była to niespodzianka, ponieważ owej sceny nie ma w książce. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!